Cześć moi drodzy, witam was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj w takim nietypowym odcinku chciałem wam trochę opowiedzieć o swoich autach. Też nie chcę za bardzo przechodzić, bo będzie widać rejestrację. A tak przejdę, pokażę wam, jakie auta mam, bo pisaliście w komentarzu. Także trochę wam opowiem. Przejdziemy się może z tyłu. Wszystko wam zaraz powiem, co i jak. Także moi drodzy, jeżeli chodzi o moje auta, to mamy trzy. Peugeota 2008, Mazda CX-3 z 2019, to jest najnowszy. Nie, z 2020. 2020 i Opla Vectre, którym obecnie jeżdżę. Najmniej mi go szkoda, 2004 rok, 1.8 silnik. Już ma prawie 400 tysięcy kilometrów nabite. A to jest właśnie działeczka, o której wam wcześniej mówiłem na poprzednim filmie, tylko że było ciemno i nie było widać. Także tak, mieszkamy w mieście. Też się pojawi odcinek oczywiście na wsi dzisiaj, o kurkach. A tak wam chciałem taki przerywnik zrobić i właśnie pokazać, jak to wygląda. Nie chcę też dokładnie jeszcze może pokazywać okolicy, ale tak działeczkę pokrótce wam właśnie przedstawić, pokazać. Tutaj właśnie na tym balkonie stałem, co tu jest. Tu jest działeczka. Wracając do aut, jeżeli będziecie chcieli, to tylko wam tam chciałem pokrótce pokazać, ale jeżeli będziecie chcieli, mogę wam zrobić jakąś prezentację, opowiedzieć trochę, czy się opłaca, czy się nie opłaca, jak autko kupić, bo powiem wam szczerze, że też mieliśmy lekki problem, żeby zakupić. Teraz już jest w ogóle problem zakupić nowy samochód. Ostatnio byliśmy w Hyundai'u i to, co się tam dzieje, to powiem wam, tragedia. Czeka się na auto, przynajmniej my powiedzieli nam, że mamy czekać prawie pół roku na nowy samochód. Także trochę się z tym schodzi. Więc jeżeli będziecie chcieli, to jak najbardziej dla was nagram, nie ma problemu. Tutaj piesek. O piesku również wam mogę nagrać, przedstawię co i jak. No. Taka psinka. Także tak, moi drodzy, co się przedstawia. Jak macie tam jakieś pytania, to piszcie w komentarzu, czy to drób, czy w ogóle. Możecie napisać, jakie wy auta macie. Jak zacząłem o tych samochodach, słuchajcie, z tego względu, że wcześniej do mnie ludzie pisali, bo tam widzieli właśnie, że na podwórku coś stoi, ale nie wiedzieli co, no to już wiecie. W sumie ja się nie lubię chwalić takimi rzeczami, ja chciałem wam tylko pokazać. Nie ma się czym chyba chwalić. Myślę, że to co jest, to jest. Samochód służy jako po prostu do przemieszczania się, do transportu. A dlaczego mamy trzy auta? Mamy trzy auta, bo jak się domyślacie, jest nas dużo, po prostu się wymieniamy. Mieszkamy wspólnie i każdy z nas ma swój samochód. Siostra ma swój, można powiedzieć. Rodzice mają swój, a tak naprawdę to mamy wspólne. Co stoi na podwórku, to w większości jeździmy. No. Ciekawy jesteś, o czym nagrywam, co? No, także taki odcinek właśnie chciałem wam pokazać. Jak nie o kurach, to o psie. Proszę bardzo. Taka psinka. No, zaraz ruszam właśnie do siebie na gospodarstwo. To też wam nagram odcinek. Dzisiaj ładna pogoda, więc trzeba to wykorzystać. Więc też wam postaram się wszystko pokazać, przedstawić. Dzisiaj o dziwo mamy chyba około 10 stopni nawet, także jest dość ciepło. Trawnik trochę zorany, jak widzicie, ale tam dalej to sialiśmy, bo były jabłonki, stały takie właśnie dwie. To wyrywaliśmy je, później to wszystko wiadomo, ziemią zasypaliśmy, tam sialiśmy trawę dalej. No tutaj tak zostało, to już starszy trawnik sporo. No ale powiem wam, że na takim osiedlu sobie mieszkać też jak najbardziej na pewno jest wygodnie w porównaniu z tym, co macie na przykład na wsi, jeżeli ktoś, oczywiście wiadomo, że jest głośniej, ale jest o tyle wygodniej, jak widzicie, autka jeżdżą, jest o tyle wygodniej, że po prostu mamy gaz, mamy wszędzie blisko, nie musimy nigdzie dojeżdżać, co też jest jakimś plusem, myślę, że dla niektórych osób. Piesek sobie leży, odpoczywa właśnie teraz na słoneczku. I tak, moi drodzy, już nie wiem, co wam tu jeszcze mogę opowiedzieć. Zrobiliśmy sobie właśnie ostatnio taką matę. Wcześniej tutaj były tuje, ale później
to tu je wycięliśmy, bo już wszystko, no już były po prostu stare, już nawet nie były zielone, tylko się psuły od korzenia. Trzeba było je wyciąć, wycięliśmy te tuje i teraz mamy taką matę właśnie na siatce, żeby nie było widać, powiedzmy, co się tutaj dzieje, aczkolwiek to też jest taka trochę prowizorka. Bardziej nam chodzi o to, żeby od ulicy nie było, bo sąsiadów mamy bardzo fajnych. Też nigdy nie było jakiegoś większego problemu. No, także tak to się przedstawia. No, tutaj jak wiecie, każdy ma kosiarkę, kto mieszka i ma tam kawałek do skoszenia. Tam widzieliście odcinki z kosiarki takiej dużej, dużej do traktoru, a to jest taka mała kosiareczka spalinowa właśnie do koszenia. Tutaj są te schody, o których wam opowiadałem ostatnio, co staliśmy właśnie na nagrywce. No a tam już jest główna droga, a po drugiej stronie domu mamy normalne osiedle. Możecie napisać w komentarzu, czy chcecie takie odcinki, czy chcecie, żebym o czymś innym wam poopowiadał niż tylko o kurach. Jak najbardziej mogę, więc tylko napiszcie po prostu do mnie i będę to dla was nagrywał. Co oprócz tego, moi drodzy, mogę wam tutaj powiedzieć, bo wiem, że chcieliście taki odcinek, znaczy parę osób chciało, pisaliście do mnie, więc dlatego to robię. Jeżeli chodzi ogólnie, moi drodzy, właśnie o rzeczy takie związane z tym, na jaki temat będą się pojawiały odcinki, no to oczywiście o kurach na bieżąco, trochę z gospodarstwa, trochę z domu, jakieś przebitki będę dla was na bieżąco wszystko nagrywał właśnie, żebyście mieli. No i tak, o tych autach mogę wam opowiedzieć, tutaj o piesku mogę jakiś odcinek nagrać właśnie dla was, też wam przedstawić, jak do tego doszło, że go mamy. Jest to mieszaniec, taki kundelek, można powiedzieć. Już też jest trochę z nami. Wabi się Zaza. Zaza! No, ale niestety... O! Teraz zareagowała dopiero. Ma taką swoją fajną budę fikuśną po drugiej stronie i też sobie właśnie w tej budzie mieszka. Kiedyś mieszkała w domu, ale... U nas piesek w domu by niestety za bardzo nie wypalił, więc stwierdziliśmy, że zostanie na podwórku. Jak jest bardzo zimno, to wiadomo, że tam jakieś dodatkowe koce zostaje, ale myślę, że jest jak najbardziej zadowolona. Ma dość dużą przestrzeń, jak na takiego małego pieska, może sobie pobiegać, co też jest fajne, myślę. Też tutaj nie poświęcam za dużo czasu, bo właśnie głównie tam się skupiamy, tam jest dużo pracy, no ale tutaj, jak widzicie, też coś tam jest. Okej, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Napiszcie, czy chcecie takie odcinki. No bo mówię, możemy się skupić tylko na kurach, a mogę wam robić takie przebitki co jakiś czas i pokazywać, co się u mnie zmieniło, jak to wygląda, tutaj jakieś właśnie odcinki nagrać. I życzę wam miłego weekendu, trzymajcie się, cześć.